Witam na moim kanale. Zapraszam Was dzisiaj na unboxing platformy kontenerowej od Roco o numerze katalogowym 76421, przewoźnik AAE, kontenery DHL, skala H0, epoka 6. Tutaj powoli będę wykładał platformę z pudełka, ale przedstawię Wam plan działania na dzisiaj. Najpierw zaprezentuję Wam wagon, a potem będę montować kontenery przy pomocy części dodatkowych. Zgodnie z instrukcją, jestem ciekaw, czy będzie to prosta rzecz, czy będzie trzeba trochę pogłówkować, pomanewrować. Mam nadzieję, że tym, co będą chcieli kupić taką platformę, ten materiał pomoże. Więc zaczynamy. Standardowo, jak dla Roco, platforma jest zapakowana w wytłoczkę plastikową. Tutaj widzimy, jest oddzielnie platforma. Do góry są kontenery. Tutaj pierwszy z nich. Różni się to trochę od moich poprzednich platform kontenerowych, ponieważ tamte platformy jak Clip oraz DB Schenker i Stack, jak dobrze pamiętam, są platformami takimi płaskimi, a tutaj mamy platformę kieszeniową typu T2000 i do zamontowania kontenera będę potrzebował dodatkowych wsporników, ale to wszystko po kolei. Kontener wygląda bardzo ładnie, ładne napisy naniesione. Ładnie się to wszystko prezentuje. Nie wiem, czy ta platforma jeździ po Polsce, ale w Polsce można spotkać kontenery DHL, więc dlatego się na nim zdecydowałem, bo pomysł na mój pociąg intermodalny właśnie był taki, żeby albo były platformy, które jeżdżą po Polsce, albo kontenery bądź naczepy. Więc tak patrząc, to jest moja 8. platforma, więc wyjdzie całkiem ładny skład. Chciałbym powiedzieć, że to już koniec mojego zestawu intermodalnego, ale jeszcze czekam na platformę kieszeniową Clip z dwoma naczepami Clipa. Ale no, już niedługo mają się ukazać. Też będą tutaj odpakowywane na moim kanale. Ale wróćmy do tego wagonu. Kontenery już rozpakowane. Bardzo ładnie wykonane. Tutaj części dodatkowe. I właśnie tutaj będzie trzeba zanurkować, żeby zamontować kontener. Wydaje się, że wszystko jest. O, tutaj są właśnie takie wsporniki. Ale to ze spokojem. Najpierw zobaczymy wagon, a potem po kolei wszystko. Tutaj postaram się zrobić. Dwa worki z częściami dodatkowymi, bo mamy tutaj podwójną platformę. Więc jedne części do drugiej strony. Do jednego kontenera, drugiego. Platforma jest ładnie zabezpieczona dodatkowymi tutaj plastikowymi dystansami. O, już wyleciały, żeby się nie ruszała. I spójrzmy na platformę. Platforma jest metalowa, dobrze wyważona i po kolei sobie obejrzyjmy, jak to wygląda. Standard Roco. Wszystko tutaj ładnie ponanoszone. Wszystkie znaki ostrzegawcze, wszystkie tabele informacyjne. Znów fajne zestawienie kolorów. Szary z żółtym. Wszystko wydarzyło.
wydaje się na swoim miejscu. O, tutaj logo przewoźnika. Tutaj te linki są fajnie zrobione w modelu, bo też są metalowe. Bardzo delikatna część tych platform. Tutaj też. Bardzo trudno manewruje się w rękach tymi platformami, żeby tutaj wam wszystko pokazać, ale dam radę. To jest moja druga platforma tego typu. Poprzednia była czarna przewoźnika Vascosa z dwoma naczepami od LKW Walter. I tam wykorzystywaliśmy, to znaczy były zamocowane naczepy, a tutaj będą kontenery. Więc fajnie będzie to wszystko zróżnicowane w moim składzie. Będzie kolorowy i różnorodny. No tutaj mocowania, gniazd do naczepy, różne otwory, wszystko będzie trzeba za chwilę skonfrontować z makulaturą, czyli instrukcją. Wagon bardzo ładny, długo kazał na siebie czekać, bo nie wiem, jak dobrze pamiętam, to zamówiłem go w 2022 roku i niedawno dopiero się ukazał. A już w ostatnim czasie tak jest. Tutaj ładne pomosty. Wszystko na swoim miejscu. Trzy wózki po dwie osie. Kinematyka działa, sprzęty oczkowe. Potem zmienię na sprzęgi Fleischmana, bo bardzo ładnie się zachowują te platformy na sprzęgach Fleischmana. Możecie to zobaczyć na filmach z przejazdów. Niedługo wrzucę film, ponieważ ostatnio był przejazd z pustymi platformami, a też mam przejazd z ładunkiem, ale wtedy jeszcze tylko miałem 6 platform, więc byście mogli sobie zobaczyć, jak pociąg jedzie z platformami na krótkich sprzęgach. Dobra, przed nami instrukcja z kontenerami. Nas interesuje rozmiar 45, ponieważ takie oznaczenie mamy tu na kontenerze. I tutaj patrzymy. Potrzebujemy dwa typy wsporników, 0,30 i 0,60. Zobaczymy, czy to będzie prosty temat. Tutaj trudno stwierdzić, w którym miejscu ma to być przymocowane do wagonu, ale jedziemy z tematem. Już zrobiłem czary-mary, odpakowałem jeden worek i przygotowałem tutaj wsporniki, bo okazało się, że jedne leżą luzem w worku. Tak jak tam przed chwilą było, można zobaczyć. Tutaj mamy jakieś klipsy, które wzdłuż wagonu się montuje. Reszta części dodatkowych. I wsporniki. I tutaj zobaczcie. Jedne mamy. I tak jak mówiłem, potrzebujemy 30 i 60. I tutaj jedne są tak dla nas przygotowane, że bez problemu wiemy, która to jest 60. Na środku. Tutaj możemy spojrzeć, że są różne pomiędzy tymi po lewej, a po środku różne położenia tego tutaj plastiku, na którego czpienia, na który się osadza kontener.
a pomiędzy tymi po prawej stronie aż tak dużej różnicy nie ma. No ale dobrze, że tutaj mamy zaznaczone 61, 60 i 60. 60. Dobra, już sobie obróciłem, to na razie nie widzę. No dobra, a tutaj spójrzcie. Tutaj mamy wsporniki z tej serii 30. Bo tutaj widzimy, że są wykorzystywane 30, 31 i 32, ale nie są opisane. I jak dla mnie te trzy po lewej są identyczne, bo te dwa po... trzy po lewej są identyczne, a trzy po prawej są inne, ponieważ tutaj 32 ma takie bolce po lewej i prawej stronie. Tutaj na 31 nie ma bolców i na 30 też nie ma bolców, ale 31 muszą być dwie sztuki na wagon, a 30 tylko jedna. Tak samo 60, więc tutaj możemy wyeliminować te z tymi bolcami po bokach. A zobaczcie, że te po lewej stronie mają, jak dla mnie, równo osadzony ten czepień do montażu kontenera. No dobra, będzie trzeba zgadywać, dopasować. Szkoda, szkoda. Mogłoby to być wykonane jak tutaj z tymi 60-kami. Bo naprawdę trudno jest to wybrać na podstawie takiego oglądania. A specjalnie nalepiłem na taśmę, żebyście mogli rzucić okiem. No dobra. Chociaż może delikatnie szerszy jest ten na 60 ten czpień niż na 61. No dobra. Jak kontener będzie wypadać na makiecie, to wtedy będzie trzeba zainterweniować. Chociaż już może wypadnie, jak położymy model na torach. Dobra. No nic. Spróbujemy zamontować tutaj 60 już. Przygotowana. Jedną już mamy. Zacznę od pierwszego konteneru. A tutaj... czpień wydaje się na środku. Znaczy wydaje się, no wygląda jakby był na środku. A tu jeszcze sobie porównam. No dobra, te nie pasują. To któryś z tych po lewej. Zawsze chyba tak jest, że miało być fajnie szybko, a pojawiają się komplikacje, no ale w życiu modelarza już tak jest. Bez tego modelarstwo byłoby nudne. Dobra, no wybieram ciebie. Okej. To na razie wsporniki odkładamy na bok. I teraz spróbuję zamontować do kontenera na zasadzie wsunięcia w gniazdo. Czyli tak jak na takich, na tych płaskich platformach, tylko tam te czpienia były przygotowane na wagonach już od razu w odlewie metalowym, a tutaj w takiego typu platformach
te 2000 i te 3000 trzeba w taki sposób montować kontenery. O, ale chyba spojrzę, ale odwrotnie, chyba zaraz to zamontuję, zrobię te oczka na zewnątrz kontenera, skieruję. Myślałem, że na stronie Roko będzie więcej widać, żeby tutaj podpowiedzieć nam, ale jak dobrze pamiętam, to tam na fotografii poglądowej w ogóle nie widać, żeby kontener był włożony na te sporniki, jakby tylko był nałożony na platformę bez mocowania. No dobra, mam nadzieję 30 i 60, ponieważ była opisana, i teraz spróbuję jakoś to zamocować. O, już wyskoczyło. Dobra, tutaj w instrukcji było pokazane, że na wysokości tego otworu trzeba kliknąć. OK. No to jakoś już to wygląda. Trochę się kolibie, ale zamocowane jest. No dobra. No to pójdę za ciosem. Jak już jeden jest zamocowany, no to można uznać, że moja wiedza jest kompletna. Może z drugim kontenerem pójdzie szybciej. Mogłem włączyć stoper dla porównania. No ale to już nie będę tak mędrkował w wyborze tego pierwszego spornika. Dobra. Zszywkę lepiej w kontrolowany sposób zdemontować, bo co mam potem zrobić kuku. Okej. Dobra, worek rozpakowany, szybka selekcja. No i tak jak w poprzednim przypadku, sporniki są tutaj 5 sztuk luzem, a 5 oznakowane. Jak dobrze pamiętam, to w platformach T3000 wszystkie sporniki są luzem. To jestem ciekaw, jak tam są poopisywane. Jeżeli rozpakowywaliście, montowaliście na te 3000 kontenery, możecie napisać w komentarzu. Ja wszystkie swoje platformy kieszeniowe T3000 mam z naczepami, więc instalowałem tylko gniazdo do naczepy. Dobra, tu już wyeliminowałem wersję, jak dobrze pamiętam, 32 z tymi tutaj bolcami, a tutaj są te, jak dla mnie, 3 jednakowe, no ale będzie trzeba wybrać jednego z nich. No, wyglądają jakby były identyczne. No tutaj taki delikatny minusik, bo mogli to jakoś albo jakimiś kolorami od spodu porobić kropki, jak, nie wiem, problem z naniesieniem małej czcionki.
Ale przy okazji, może na targach hobby, zadam pytanie tutaj przedstawicielom w Polsce, jak oni rozróżniają te wsporniki. Może dowiem się czegoś nowego. Zawsze jestem otwarty na takie sugestie, propozycje. Zobaczymy. Dobra. I tutaj 60. Już. No, tak będzie lepiej wsuwać. Okej. No, pora zamontować drugi kontener. Delikatnie go wsunę. Znaczy powinien się tak wkliknąć. No i wygląda na to, że wskoczył na swoje miejsce. Jeszcze zobaczmy to z bliska. No nie wygląda to źle. Ciekawe jak będzie jeździć po torach. Ale powinno być ok. Więc przed wami platforma od przewoźnika AAE. Nie wiem jak to się wymawia, ale przeliterowałem. Z kontenerami DHL. Od samego początku jak ją zobaczyłem, podobała mi się. I to można powiedzieć, że prawie koniec składu intermodalnego. Czekam jeszcze na klipa. Już 8 platform, to już będzie. Już skład z 6 wyglądał fajnie, a z 8 to dopiero będzie Vectron zsunął po makiecie. Dobra. To co tu jeszcze zostało do przejrzenia? Okej, wagon postawimy, żeby trochę było widać. Ładnie się sunie po torach. No i tak, tutaj montowaliśmy przy pomocy wsporników do kontenerów typu 45. Tutaj reszta makulatury. Tutaj elementy do naczep, a tutaj dodatkowe takie klipsy. No, które by sprawiły, że platforma będzie ładniej wyglądać, ale niestety coś boję się, że będą odpadać. Jeżeli ktoś z was te klipsy zamontował już do swoich platform i ma przetestowane, że nie odpadają podczas jazdy, proszę napiszcie mi to. To może też się zdecyduję je założyć, bo na razie jakoś obawiam się, że więcej będzie z tego problemu niż radości. To są te klipsy. No, chyba też się wklikują tutaj za półokrąglone do góry, jakby zawiasy. No, ale jakoś na razie zostawiam. Idą do wora, że tak powiem. Okej, to więc makulatura zaliczona. Numer katalogowy 76421. Okej. To z mojej strony na tą chwilę wszystko. Mam nadzieję, że materiał się komuś przyda. Jeżeli się podobał, zostawcie lajka, a jeżeli chcecie być na bieżąco z moimi materiałami, zasubskrybujcie mój kanał. Już niedługo unboxing platformy od Klipa. Do usłyszenia.